Dzień dobry, wieczór, zależnie od tego, o jakiej porze dnia to oglądasz. Witam serdecznie. Progresja, Adrian Porada. I w rozmowie. Progresją. Kaja Wójcik. Witamy Was serdecznie. Tym razem porozmawiamy o... To w sumie taki update energetyczny trochę, nie? Chodzi i o... Ja znowu zapomniałam tego słowa po polsku. Remedy. No to co nadchodzi? Możesz przetłumaczyć. Rozwiązanie niech będzie tak najprościej. Rozwiązanie. Tak. No takie... Medium właśnie, rozwiązanie. Dobra. Ale w jakim temacie? W jakim temacie? No najpierw chyba trzeba by zrobić update. Mniej więcej tego, jak czujemy te nadchodzące energie, nie? Czyli nadchodzący czas. I jakby to nie jest w formie straszenia, ale po prostu to, co nadchodzi, to będzie dość duży chaos. W zależności od tego, w którym miejscu stoimy, jeśli chodzi o ścieżkę i którą ścieżkę wybieramy, czy wybieramy kompletnie zatracić się w tym chaosie. I to też jest jakby dla mnie każda z tych dróg jest okej, to jest po prostu droga duszy, danej duszy. I ci, co nie będą chcieli kontynuować życia, budując nową ziemię, po prostu zatracą się w chaosie. Nie? A ci, co są na ścieżce wznoszącej, którzy chcą pracować nad sobą, no to tutaj się zaczyna trochę większy wachlarz, w zależności od tego, w którym miejscu jesteśmy. Dokładnie. I no właśnie. Będzie burza. Będzie burza, będzie tornado. I w energiach to właśnie tak wygląda nie za wesoło. Znaczy nie jesteśmy tutaj wróżkami, żeby przewidywać przyszłość, no ale na przestrzeni i w energiach no, da się wyraźnie odczuć. Tak, już czuć, że chaos będzie coraz większy. Była największa pandemia strachu do tej pory za naszych czasów, że tak powiem. Nie siadło tak, jak miało siąść z planów, że tak powiem, tych negatywnych istot. Tych, którzy uważają się za zarządców. I teraz są różne formy innego straszenia, powodowania strachu, lęku, burzy, odwrócenia uwagi, znowu odciągnięcia uwagi gdzieś na zewnątrz. Czy to te śnięte ryby, zatruta odra, czy braki węgla, czy jakiekolwiek inne tutaj te przyziemne tematy. Generalnie nie lubię mówić o tych przyziemnych tematach, bo już jestem na tyle dojrzały w tych tematach, że no te ziemskie mnie nie dotyczą. Znaczy jednocześnie dotyczą i nie dotyczą, no bo idę na zakupy, zrobię jedzenie, ale cała ta burza, cały ten szok, który próbują wywołać, na mnie już nie działa. To jest to, co zawsze mówię, że jeżeli masz uświadomioną manipulację, jakiś system działania, to ta manipulacja na ciebie nie działa. Jeżeli nie wiesz, że telewizor tobą manipuluje i coś próbuje w tobie wywołać, to dajesz to w sobie wywoływać, ale jeżeli masz rozpracowaną tą manipulację, uświadomioną, wiesz, jakie to działanie ma cel, co ma w tobie wywołać, to już sobie nie dajesz tego wewnętrznie zrobić, tak? Dokładnie tak. No i taka jest nasz cel tak naprawdę, no bo nie mówimy o tym po to, żeby straszyć, mówimy o tym po to, żeby kolejni ludzie świadomie podchodzili do tematu. I tak naprawdę ja wiem, że oglądają nas ludzie, którzy i tak już są świadomi, ale, a właściwie i, są tematy, które i tak poruszają. Nie? Ja pamiętam na początku 20 roku, na początku był taki szok, że wszyscy nie wiedzieliśmy, o co chodzi, i później chodziło o szybkość obudzenia, tak naprawdę, nie? I ja się obudziłam dość szybko, ale kolejne tematy, no ten trochę mnie wytrącały z równowagi, bo to była moja ścieżka wracania do siebie. Czyli dochodzimy do tego remedium. Na jakkolwiek chaotyczne energie nie będą, to chaos na zewnątrz nie musi być chaosem w tobie. I to jest klucz. To jest zdanie klucz. I to jest zdanie klucz, nie? A żeby znaleźć chaos w sobie, żeby znaleźć spokój w sobie, trzeba znaleźć nawet najpierw swój chaos, nie? Tak. Poukładać swój chaos i poukładać, chodzi o uzdrowienie tak naprawdę, bo ja nie wiem, czy już mówiłam tutaj w tej serii, ale w momencie, kiedy my mamy
nieuzdrowione traumy, to jest tak, jakbyśmy chodzili z otwartymi ranami. Na tak po prostu, nie? I weszli sobie do zasolonej wody. No wszystko, co mamy otwarte, będzie nas bolało. I dokładnie tak jest. W momencie, kiedy masz chaos w sobie i wchodzisz w chaos w energiach, to to wszystko triggeruje. Jakby tego jest tak dużo, że odpowiadamy po prostu cały czas z takiego triggera, nie? Tak, bo tu zaszczepie, tam zaboli, tu nas zakuje, tu ktoś nas dotknie i cały czas tańcujemy tak, jak ktoś nam zagra z zewnątrz. Dokładnie. Tylko, że emocjonalnie. Moment, kiedy te rany się zasklepiają, zabliźniają, kiedy je leczymy, to jest moment, kiedy my możemy wejść do tej wody i generalnie to nawet jest fajnie, bo możesz się na niej położyć jak w Morzu Czarnym, nie? Dokładnie. Czyli wracamy, wewnętrzny spokój, wewnętrzna harmonia jest remedium na cokolwiek będzie się działo w przyszłości. Dokładnie, dokładnie. No tylko teraz podstawowe pytanie, pani kochana, jak do tego doprowadzić? Panie kochany, znaczy to jest już właściwie ułatwione. Bo teraz ten shit, co ma być uzdrowiony, już zwykle wypłynął na powierzchnię. I, no i jest wiele metod, jak można do tego podchodzić, bo oczywiście można próbować samodzielnie i większość możemy samodzielnie, świadomie. Szczególnie jeśli ktoś ma już jakąś część uzdrawiania ze sobą, już wie, jak przechodzi przez procesy, to część procesów można samodzielnie. Ja jako coach spokojnie mogę większość procesów sobie sama poprowadzić do pewnego momentu. Później proszę o pomoc. Nie? Czyli moment, kiedy mogę coś tam sama sobie poukładać, dojść do tego, skąd ta moja reakcja wynika. Ale czasem jest tak, że dochodzę i tak, no kurde, nie wiem. No nie wiem. Nie wiem, dlaczego tak cały czas reaguję. To jest moment, kiedy pokazują mi się ludzie, do których mogę się zgłosić. Czy potrzebuję konsultacji, czy potrzebuję healingu, czy potrzebuję sesji coachingowej. I ja mam cały czas swojego coacha. Nie wyobrażam sobie być coachem i nie mieć coacha. Nie? Jakby po pierwsze potrzebujemy superwizji zwykle. Tak po prostu, bo jesteśmy nadal ludźmi. A po drugie potrzebujemy, żeby ktoś trzymał przestrzeń nad naszym procesem. Bo ja, czy ty, czy ktokolwiek, kto w tym momencie stoi już jako uzdrowiciel, właściwie nie lubię używać tego słowa, bo to oddaje, ludzie lubią oddawać swoją moc uzdrowicielom, a chodzi o tych ludzi, którzy już przeszli szybciej ścieżkę i w tym momencie mogą pomagać innym, którzy będą bardziej dotkliwie odczuwać ten chaos. No ale to wraca... najprościej jesteśmy drogowskazami, przeszliśmy tą drogę i pokazujemy, tędy proszę, to już mam doświadczone, wiem, co cię tu spotka i mogę ci opowiedzieć, na który kamień trzeba uważać i na którą dziurę po drodze, na przykład, tak? Trochę no tak? To najprościej. Trochę tak, a dla mnie w mojej pracy, bo ja nie wszystkie te historie przeżyłam, albo nie jestem świadoma, że je poprzeżywałam, ale dla mnie to jest okej, okay. Ja już jestem takim światłem, mogę teraz z latarką na twój shit po prostu świecić, nie? Mhm. Wracając, z empatią i tak dalej, nie? Wracając do sytuacji globalnych, które co chwilę są jakieś nowsze, ciekawsze, co chwilę coraz większe atrakcje nam są fundowane, czy przez wschód, czy przez zachód, czy przez naszych, nie naszych i tak dalej, no to generalnie to jest proces wyciskania cytryny, ja to tak mówię, że to jest wyciskanie soku, czyli tego, co najlepsze, czyli jest dokręcanie śruby na tyle mocno, czy soku jabłkowego chociażby, jest dokręcanie śruby na tyle mocno, aż ta esencja, to co najlepsze wypłynie, a reszta właśnie dziadostwa, która nie jest potrzebna do utylizacji, że tak powiem, brzydko, mówimy tu o ludziach, tak, no nie każdy nadąży, ale też nie każdy chce nadążyć, nie każdy po to tutaj jest, w tym ciele, w tym czasie, w tym doświadczeniu. Także czekają nas burzliwe czasy, ale z tej burzy zawsze wychodzi później piękne, rzeźkie powietrze, odżywienie roślinności i tak dalej. I z takiej burzy emocjonalnej, sytuacyjnej, z którą się spotykamy i będzie ich więcej, to jest najlepsze, żeby też poinformować może,
że takich wyzwalaczy, triggerów będzie jeszcze więcej. Czy kwestia właśnie jakichś reaktorów, czy kwestia jakichś chorób, czy kwestia jakichś wojen, czy kwestia jakichś innych konfliktów, czy cokolwiek innego. Nie? Tak, będzie tego więcej, będzie intensyfikacja tego. To są cały czas próby żerowania na naszej energii strachu, czyli cały czas próby wpędzania nas w te niskie wibracje, niekiedy doprowadzenia wręcz do wariactwa, do, jakby to powiedzieć, no do skrajności, żeby ludzie wtedy byli posłuszni i bez właśnie tej własnej mocy sprawczej, bez świadomości tego, że są samodecyzyjni i z wieloma ranami i traumami, żeby byli posłuszni, czyli prosili o pomoc kogoś, kogo uważają za kogoś, kto niesie pomoc, z pozoru, wilki w owczej skórze znowu, tak? No ale no, nie nam oceniać, takim właśnie, jak to mówisz, remedium, rozwiązaniem na to wszystko, moim zdaniem jest być poza tym wszystkim. Mnie to nie dotyczy. Tak samo jak ludzie uważają, że system nas krzywdzi, no bo tak, bo jest opresyjny, więc wybrali albo dwa stanowiska, albo walczę z systemem, wychodzę mu naprzeciw, nie podoba mi się to, to z nim walczę, no i zazwyczaj zmiecie z planszy kogoś w tym wypadku, albo wychodzą totalnie z systemu i żyją jako pustelnicy, tak? Ci, którym jest niewygodnie. A tak naprawdę chodzi o to, żeby działać, robić swoje w ramach tak naprawdę systemu, czyli w ramach tych możliwości, które mamy normalnego, cywilizowanego życia, ale pomimo systemu nie bać się tych zakazów, nakazów, nie bać się tych różnych obostrzeń, nie bać się tego wszystkiego, nie przeżywać tego, czyli tego chaosu z zewnątrz nie dopuszczać właśnie do swojego wnętrza, żeby ta brudna woda z zewnątrz naczynia, którym jesteśmy, nie wlewała się do naszego źródlanego, krystalicznie czystego naczynia, do naszego wnętrza. Dokładnie. Ja zapisałam chyba ze 4 rzeczy w trakcie twojej wypowiedzi, nie zapomnieć. Zawsze tak jest. Po pierwsze mam wypieranie, czyli ja... o co tam chodziło? Czyli... kurczę. Coś mnie spotyka? Tak, żeby nie wypierać danych sytuacji. O to chodziło. Że to mnie nie dotyczy. Powiedziałeś, to mnie nie dotyczy, nie? I są dwa momenty, w których możemy powiedzieć, to mnie nie dotyczy. Kiedy naprawdę ci to nie dotyczy, albo kiedy wypierasz, że ciebie to nie dotyczy, nie? Czyli ucieczka albo zdrowe podejście ze zrozumieniem, o co to chodzi. Tak. Może już nie będę się zagłębiać dalej, bo to jest tłumaczone cały czas, ale moment, kiedy to naprawdę ciebie nie dotyczy, to jest moment, kiedy stoisz w swojej mocy. I znowu, wewnętrzny spokój, stanięcie w swojej mocy prawdziwie, to jest to remedium. I to jest to remedium na system, o którym powiedziałeś, bo walka, po którejkolwiek stronie nie staniesz, to nadal jesteś po stronie konfliktu. Czyli tak, nadal zasilasz swoją energią walkę. Czy tak, ja będę zasilasz. Przeciw, czy ja będę za, nie ma znaczenia. Bo nadal jesteś w konflikcie, nadal swoją energią, swoją uwagą, swoją intencją zasilasz konflikt. Dokładnie. Moment, kiedy możesz wyjść z konfliktu, to jest moment, kiedy jesteś poza nim. No i tutaj wracamy do swojej mocy, swojego spokoju. Moment, kiedy ty stajesz w swojej mocy, to jest moment, kiedy łączysz się ze swoim wyższym ja i tak dalej, nie? Kiedy podążasz w ścieżce swojego serca. Kiedy jesteś godny, godna, kiedy jakby tego jest wiele, nie? I można tam stanąć w momencie, kiedy czyścisz swoje traumy, kiedy przechodzisz przez swój cień. Tak, nie da się inaczej. Nie da się inaczej i to jest moment, kiedy system nie ma wpływu, bo system jest niżej wibracyjny, niżej wibrujący niż te. Nie ma do, jakby... To się już rozchodzi energetycznie. Jeszcze inaczej, bo jest taka technika manipulacyjna, że właśnie stawiałem cię pod ścianą i wybieraj, to w tą czy w tą, w prawo czy w lewo, bierzesz czy nie bierzesz, podpisujesz czy nie podpisujesz. Zawsze jak ktoś ci przedstawia tylko dwie opcje do wyboru, stawia cię pod ścianą i ci każe wybierać, wybierz opcję numer 3, zawsze. Z tych dwóch dostępnych opcji, gdzie ktoś ci coś daje, wybierz opcję numer 3. Wybierz siebie właśnie, z siebie. To, co ty chcesz, to, co masz w sobie ugruntowane, swój wewnętrzny spokój, swoje wartości, swoją kreację, swoją decyzyjność, swoją odpowiedzialność, swoją inteligencję, swój spryt, siebie po prostu, siebie. Zwyczajnie. No nic więcej tu nie chodzi.